podczas dzisiejszego spotkania spróbuję nauczyć jednej, bardzo mam nadzieję znanej, kolędy, jaką jest kolęda wśród nocnej ciszy. Oprócz tego, że te nasze spotkania umożliwią Wam zagranie w gronie rodziny lub w swoim własnym gronie kolędy na ukulele, dzięki czemu święta zyskają może trochę odrobinę tropikalny nastrój, dodatkową zachętą niech będzie konkurs, do udziału w którym zapraszają warsztaty kultury, który polegał będzie na nagraniu swojego wykonania kolędy, której się dzisiaj uczymy, przesłaniu jej do warsztatów kultury. Dokładniejsze instrukcje znajdziecie w opisie. Zaś nagrodą będzie kilka lekcji gry na ukulele z moją osobą. Zapraszam do udziału. Będziemy do tego potrzebowali ukulele. Moje, jak widzicie, jest dość małe. Jest to model sopranowy. Być może macie w domach większe modele. Istotnym elementem naszego spotkania jest to, żeby ukulele, które macie, było nastrojone. Moje jest nastrojone prawie wystarczająco. Strojeniem nie będziemy się teraz zajmowali. Musicie znaleźć to sobie na jakimś innym filmie, na przykład na moim kanale. Nie będę się długo rozwodził na temat trzymania instrumentu. Proponuję naśladować to, co widzicie. Dodam tylko, że ja, mimo że jestem leworęczny, gram jak praworęczni. Znaczy, ręka lewa odpowiada za akordy, inaczej chwyty, ręka prawa odpowiada za rytmy, inaczej bicia. Ponieważ celem tego nagrania jest, żeby każdy, kto tylko ten instrument ma i ochotę ma, mógł zagrać później w na przykład wigilijny wieczór tę kolędę, dlatego będę pokazywał to w maksymalnie uproszczonym wariancie. Tutaj będą nam pomocne pewne grafiki, jakie będą pojawiały się na ekranie. Pierwszym chwytem, akordem, jest akord następujący. Zwróćcie uwagę, że grafika, którą widzicie na ekranie, schemat tego chwytu, jest zorientowany tak jakby do góry nogami względem tego, co tutaj pokazuję. A to dlatego, że stojąc z własnym instrumentem i spoglądając w ten sposób, widzisz dokładnie to samo, co na ekranie. Akord chwytamy jednym palcem wskazującym na strunie drugiej, ponieważ liczymy od dołu, raz, dwa, trzy, cztery, progu pierwszym. Progi to te przestrzenie między metalowymi poprzeczkami, a nie same poprzeczki. Więc pierwszy akord mógłby brzmieć tak. Drugi i na razie ostatni, jakiego będziemy używali, jest prawie taki sam. Ten palec wskazujący należy przestawić na strunę pierwszą, czyli tą najbliżej podłogi. Dla porządku powiem, że ten akord jest zbliżony, bo nie jest to dokładnie z akordem F dur, ten zaś jest to C dur 7. Co nie ma właściwie żadnego znaczenia. I teraz, jak za pomocą tych dwóch chwytów można już cokolwiek zagrać, najlepiej świątecznego. Teraz prawa ręka. Do jakichś poważniejszych rytmów czy bić przejdziemy później. Teraz wystarczy, że za pomocą kciuka prawej ręki wykonamy taki ruch ześlizgujący się po wszystkich strunach po kolei. I w ten sposób już coś będzie można spróbować zagrać. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Ok, czyli póki co, na dobrą sprawę, wszystko jedno jest, co robimy tą prawą ręką, byleby ona przemierzała te wszystkie struny, no właściwie w dowolnym kierunku, wygodniej jest z góry na dół, no ponieważ tak jest zbudowany człowiek. Jeszcze raz.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Dalej będzie tak samo i w refrenie będzie też tak samo. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. To była wersja minimalna. To znaczy, jeden palec tu i jeden palec tu. Teraz możemy spróbować dodać temu trochę więcej kształtu. Pierwszy ten akord, chwyt, o którym mówiłem, że nazywa się prawie F, niech teraz będzie prawdziwym akordem F. Dokładamy w tym celu, oprócz palca wskazującego na drugiej strunie pierwszym progu, również palec środkowy na czwartej strunie drugim progu. Struny zagrane po kolei powinny zabrzmieć tak. Za pomocą tego akordu i tego drugiego bez zmian proponuję zagrać refren, ale wprowadzając też pewną zmianę w prawej ręce. Nie pociągamy już po dźwiękach kciukiem, lecz palcami, a dokładniej mówiąc paznokciami, bo inaczej będzie bolało. W najprostszy nawet możliwy sposób, czyli to już trochę przypomina granie na instrumencie i będzie ładnie brzmiało w sytuacji, gdy zwrotkę zagrasz w ten sposób. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. A refren? Czym prędzej się wybierajcie. Ok, jest pewna zmiana tutaj dynamiki i brzmi to ładnie. Można prawą rękę zagrać jeszcze bardziej bogato. To znaczy, oprócz tego ruchu z góry na dół, można dodać ruch do góry. W tym celu używamy znowu kciuka, ale od strony z paznokciem. Nie udaje się to za pierwszym razem prawdopodobnie. Natomiast efekt końcowy, o jaki chodzi, mógłby brzmieć tak. Okay. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Jeżeli potrzebujecie poćwiczyć to więcej razy, oczywiście można ten film zatrzymać, cofnąć z odpowiedniego momentu i odtworzyć sobie tyle razy, ile trzeba. My natomiast idziemy dalej. Jeżeli opanujecie już ten ruch prawą ręką, góra, dół, góra, dół, lub żeby było szybciej, raz, dwa, raz, dwa, proponuję zmierzyć się z takim rytmem. Ręka chodzi cały czas miarowo, ale nie za każdym razem styka się ze strunami. Chodziłoby o rytm taki. Raz, raz, dwa, raz, dwa. Okay, który gramy oczywiście w kółko, jak zapętlony, brzmiałby tak. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Jeżeli to już się uda, i to będzie chyba najtrudniejszy moment w całej tej kolędzie, natomiast już jeden z ostatnich. Oprócz tych dwóch akordów, które tutaj się pojawiły, czyli F i C7, proponuję dołączyć trzeci akord, najtrudniejszy dlatego, że gra się go za pomocą trzech palców, ustawianych kolejno na strunach pierwszej, drugiej i trzeciej, na progach pierwszym, trzecim, drugim.
Mam nadzieję, że schemat widoczny na ekranie pomoże wam ten akord sobie ustawić. Brzmi on tak. Zwrotkę kolędy można wzbogacić tym akordem w ten sposób. Nie będę się teraz skupiał tutaj na prawej ręce, na rytmie, tylko na lewej, to znaczy na momencie, w których chwilach zwrotki te akordy należy zmieniać. Posłuchajcie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Dalej. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Okej, brzmi lepiej niż tamto? No chyba tak. Gdyby połączyć obie te ręce, to znaczy na lewej zagrać pełne akordy F. Ten nazywa się G-moll. I C7. A na prawej ręce zagrać ten rytm pokazywany parę minut temu. Brzmiałoby to tak. Te sposoby wydobywania dźwięku, czyli te rytmy, można mieszać w różnych częściach tej kolędy, no wpływając na jej taki charakter i nastrój, który inny może być w zwrotce, inny w refrenie i tak dalej. To już trochę na wyczucia. Nie przejmujcie się, jeżeli odnosicie wrażenie, że przydałyby się dwie głowy, dwa mózgi, jeden do pilnowania ręki lewej, drugi do pilnowania prawej i że w ogóle ręce się nie słuchają. Jest to zjawisko normalne i tylko dzięki graniu, po prostu graniu, codziennemu najlepiej, ćwiczeniu, dochodzi się do momentu, kiedy któraś ręka zaczyna tak jakby myśleć sama, sama pamiętać, co ma robić. Refren można zagrać, stosując też następujące bicie. Bardzo podobne do tego. Tylko prostsze, bo krótsze. Byłoby to tylko w dół, w dół, w górę. Oczywiście grane w sposób zapętlony brzmi tak. W refrenie będzie to brzmiało tak. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem. Pospieszajcie przywitać Pana. Posłuchajmy, jak kolęda brzmi w całości. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem. Pospieszajcie przywitać Pana. Przywitać Pana. Kto czuje się na siłach, może te dwa najprostsze akordy spróbować zagrać palcami prawej dłoni,
szarpiąc struny po kolei. Mogłoby to brzmieć na przykład tak. Ta zwrotka mogłaby ze śpiewem brzmieć tak. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Okej, zwróćcie uwagę, że gram tylko na trzech tutaj strunach. Dlaczego warto jest opanować ten schemat akordów? F, G-mol, C7. Ponieważ za jego pomocą można zagrać jeszcze parę innych znanych komend, których dzisiaj nie będziemy uczyli się krok po kroku, ale jedynie na koniec je zasygnalizuję. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Te same akordy. Same akordy. Tu bardziej będzie pasował taki spokojny sposób wydobywania dźwięku. Lulajże Jezu, moja perełko, lulajku ulubione, dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę owocnego ćwiczenia. Zapraszam na kolejne filmy z tej serii. Do usłyszenia. Cześć.